Siema, tutaj jest Portiatix, a dzisiaj gramy sobie Full AD. Czy to się nagrywa? Tak. Full AD i z Reelem. Także no, mamy skina, w końcu go znalazłem na czyimś koncie. Maćko HD, kojarzy konto z tego, że jest naprawdę... Kurde, co z tym kablem? Czy jest naprawdę odpicowany, to mocno, bardzo. Fuck my life. Z tym kablem ruszało. Jesus. Co tu się dzieje? Dobra, nieważne. Niech se na razie tak będzie. Także kojarzę to konto, że jest takie odpicowane mocno. I no i kurde, nie zawiodłem się. Wbijam na konto, patrzę. Jezus Maria. Tu jest chaski do każdej postaci. Mega, mega naprawdę konto. Maćko HD pozdrawiam oczywiście serdecznie. No i co tu mogę powiedzieć? Czekajcie, czy ja wszystko ustawiłem? To jest wszystko git. Tu jest git, tu jest git. Okej, okay, tu jeszcze powiększymy to, ja lubię mieć takie duże to wszystko. No, także gramy sobie tym Izrilem. Ładna skala na Q, będziemy próbować coś obijać. Polecimy sobie pewnie jakieś infi, potem polecimy sobie szybciutko, wiecie. Boże, gramy na tą szmaciarkę. Nie za ładnie. Ona będzie chciała to wziąć. Dobra, także przypominam oczywiście o zostawieniu suba na kanale, zostawieniu oceny pod filmem i tyle. Ez, fuck you. Ładne, straszne animacje autoataków, kurde. No trochę jej napieprzyłem. Weźmy sobie E, szybko dodajmy. Chyba W w ogóle nie dodam. Bo nie ma po co za bardzo. Ona gra Ignite, a ja gram Ghost. Nie wiem w sumie po co mi ten Ghost, ale dobra. Mamy go już. Elo. Uciekamy, bo Shaco może przyjść. Really? Ona nie ma tepa, ale w... nie, nie, wolę nie ten. I will report you. Oh Jesus, nice. Dobra, czekajcie, pierwszy item. Fulladego lecimy, także infi prawdopodobnie, ale nie stać mnie. To sobie zrobimy taki butka. Tak myślę, jaki butek tu zbudować? Kurde, myślę. Znaczy ja tak speed, no bo będziemy mieli full AD, ale dużo będziemy z Q też obijać, kurde, nie wiem, czy go nie zrobić. No nie, dobra, nie robię budka na cooldown, lecę attack speed, no attack speed. A my mamy Shaco na dżungli, mi się popieprzył, myślałem, że oni. I Boże, nie potrzebuję cofnąłem, tak to by straciła więcej farmy. Nie, dobrze. No dobra, Korean player ze mnie, tak, zaraz gramy tu wszystko. Postawimy sobie bardzika, yellow. Będzie chciała to wziąć jak nic. Niepotrzebnie dodałem w full. Mówiłem, że nie dodam, a dodałem. Niestety, a straszy S według mnie jest strasznie silny na topie. Polecam go tam bardzo. Według mnie na topie strasznie silny. Już raz próbowałem full AD nagrać, ale no był taki stomp. Że no to było chyba czym wyjść z brązu. O kurde. Dwa razy dostałem od tureta. Myślałem, że raz zostanę. Dziwne to było. No dobra, trudno. No raczej ten Shaco tutaj nic nie pomoże. Myślę, czy sobie lecieć tego, czy sobie dodać. Nice. A szóstego nie będę miał.
Nie wiem, czy nie próbować nie zabić. Kurde. Many już nie mam. Trzeba będzie szybko infi, ten itemek na manę. Kurde, bo będę w plecy cały czas. Nie wiem, czy na szóstym mnie nie zrobi, ale raczej nie, jeżeli ja ją obiję dobrze. Takim napieprzam po tej mordzie, że jest. Fuck my life. Fuck my life! Wiedziałem, że to będzie. Gościu nawet by pingował. Jakim ja jestem greedy ściarwem. Dajcie to. O nie, Riven, tutaj flame, nie, będzie leport. Szkoda, szkoda. Szkoda, że padłem. Naprawdę. Bo miałem blisko do szóstego. Myślałem, że może ją jakoś zapieprzę z tego ulta. Nic no. Lecimy sobie infe pierwsze. Potem sobie polecimy może to. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jak będziemy lecieć. Na razie próbujemy coś tam tym Riven lać, która no nie gra źle. Widać, że to nie jest brąz, tak mi się wydaje przynajmniej. Veigar 1-1, okej. Okay. Wezmę. No i tutaj fryzujemy. Fryzowanko. Hehe. Cholera. Nie pykło. Ładny attack speed. Bo mi się jakoś tam ten attack speed ogarnia z tym właśnie. Jak trafiam Q chyba. Czy tam ogólnie z pelami. Chyba z pelami ogólnie. Nie ma jej. Nie, fryzuję linię. Nie chce mi się ten... Nie chcę wypieprzać się tam do przodu za bardzo. Boże, nie wziąłem tego, serio? Dawać to. Patrzcie jak napieprzam, ahahaha. Co? Przecież do mnie nie przyjście, patrzcie gdzie ja stoję. Nie ma typ jareczki. Traci farmy sporo. Riven bez itemów w sumie jest dosyć słaba, no także spoko. No nie no, Riven da się odgryźć nawet bez itemów. Ona aż tak uzależniona od itemów nie jest, jak na przykład Tryndamer, ale jednak. No będzie jej ciężko. No co ona zbudowała? Tylko item. Widziała cię typie. Zaraz będzie pisała coś tam, że nie dość, że gra mi z Riven, to jeszcze ganki. No i kto wyszedł na plus? Co? Ona Ignite'a puściła? No ja tak chyba brąz. Dziwne. To było dziwne. Naprawdę jest zdenerwowana tym, że miałem taką outfarmię. Czy mi Ignite'a puściła, bo myślałem, że tu przyjdzie Veigar, który w sumie zniknął z mapy. Anulowałem autoatak, wziąłem cholera. Ale się skupiam na tej grze, Boże. Było dziwne, widzicie to? Bo to lag. Hehe. LOL! No co? Tego się nie spodziewałem. Znaczy ona użyła wszystko, niby co miała. Ale kurde, mocna w luj. Mocny w luj ten champion. Nie wiedziałem, że aż tak mocna jest Riven. Z tym itemkiem tylko. Czy to letality jest jak mocne? Nie wiem, nie wiem jak to możliwe, że aż tak mocno nie zaorało. Veigar. Siema, jestem Veigar. A ty jak masz na imię? Nie mam imienia, masz ulti. Co w dupę, co ja w ogóle gadam? Puszczę chyba tam ultę.
Ja w kogo? To nie puszczam. Będziemy dalej obijać Rivenkę. Tu mam sporo farmy, ale ten Veigar, kurde, jak zapieprza po liniach. Niby zapieprza po liniach, Fizz cały czas nam idzie. A Fizz ma mniej farmy. No. Dziwaczny. Ile już może ma, ile już ma AP? 165, trochę jest. Jezu, jak ja ją tukę. Już nie mam na HP nic. Kupiła 5 potów, kumacie to? Piękne uczucie. Orać Riven. Z brązu, ale zawsze Riven. Poszła chyba na mowy w dżungli, czy nie? No kurde, to Olca grała. Myślałem, że ona tam będzie stać. No grałam, nie? Przewidziała, że ja będę puszczał ulti. Zagrałem jak bro. Ona nie cofnęła? No nie, to był lag. Okay. Jakieś lagi serwera ma ten Riot. Jezu, ona tu jest. Dziwaczne, co się dzieje w ogóle? Stawię sobie Warda, bo w tym Veigar. Nie, mam tu jeszcze Warda, okej. Okay. Boję się, że ten Veigar może tu znowu przyjść, jakiś śmieć. Dobra, wezmę chyba tego Tureta w sumie. Ja nie wiem, czy go brać jeszcze. Infi za chwilę nie miał. Z Q chyba nie można krytować, ale wiecie, zawsze mi się przyda. Bo robię go full AD, także... I będę miał tego, manę jeszcze będę miał odnawianą. Ona mnie może napieprzyć. Teraz wiem, że może mi napieprzyć, także muszę uważać. 420, nie. Jezu, jak ja ją tłukę. No fuck, no. A, nie musiałem. Boję się, że ona tu gdzieś stoi. Myślałem, że to jest. Nie dostało. Znowu nie dostała. Że ja nie trafiłem z ulta, kumacie to, dobra, cofam. Nie trafiłem jej z tego ulti. Gdyby słabe, Boże. Infi, no i tak myślę, wódka. Bym poleciał najchętniej teraz. Ona może lifestick, to? Nie, ona ma z tego. Albo ma runy, albo nie wiem co, że się tak ładnie lifestick. A, ma Ocean Drake chyba. Nie, Clouda też. Dziwne. No dobra, dobra. 96 fary. Ona ma i tak 55. No ładnie se radzi ta Riven. Nawet jak na kurde. No na taką postać jak moja, która strasznie denerwuje na linii. A mój team wygrywa mocno też. Tak. Ona będzie ją mu lecieć za chwilę, tak dlatego przydałby mi się ten wód, bo nie wiem czy będę, czy będę w stanie uciec w ogóle. Jakby co.
zestawy z Kowarda na później. Wylewałem autatek. Ale będzie próbować jakieś place. Fuck! Mocna. No kurde, to jest Riven. Niby taka zautwarniona i w ogóle, a patrzcie jak sobie radzi. Kurde, to jest postać. Już widzę komentarze. Grosz ty mi z Rillem w dupę otwarmi, żeby tak dajesz sobie w dupę włożyć badyl. Nikt tak nie pisze na YouTubie. Straciłem 400 golda tym turetem. Nie, dobra. A nie, tu już był. Okej. Gdzie to jest? Polecę sobie chyba to teraz. Chociaż weźmy sobie to, bo i tak będę to potrzebował. Report Vein. 1,7. 1,7. Kurde. Mam info jak na razie, no to nie jest Full AD. Znaczy Full AD, no na razie idę Full AD i dobrze. Nie będę leciał innych temów. Ulti moje nawet by tam nie zdążyło dolecieć. A może? Hehe. Ale ucieknie. Ładnie. Tam już budka. Kurde, ta Riven jest mocna. Nawet jak na tupę zautwarmioną Rivenkę. Nice. Gdzie ona tam poszła, czy co? Nie wiem, gdzie ona jest. A, wiedziałem. Dostała. No, niby dostała. Ktoś za 320 elo. Tak myślałem, że ona tu może być. Bo ona mnie jest bliska, zapieprzy na pewno. Z bliska to ja żadnych szans nie mam. O, idziesz tu. A pójdziesz ty czy nie? Gdzie one są? I ona jest. I ona jest. Nice. Ładnie to wyszło. Nawet. Lepiej niż myślałem, że to wyjdzie. Wezmę te. Kurde, tylko czemu ja puszuję? No Jezu, gościu, wziąłeś mi to. No nie wiem, czemu ja puszuję za 28,9. I z Rillem to ja mam wszystkie takie gry. Dobra, no to może nie będzie Full AD, może to będzie... Nie wiem co. Nie no, spróbujemy Full AD, tylko że wydaje mi się, kurde, że to będzie sur za chwilę. To jest bardzo prawdopodobne. Ja bardziej niż, nie wiem, niż cokolwiek w tej grze. 28,9, no ludzie, w tym Veigar tylko se daje radę, no przecież to... Riven już dawno nie wytrzymała pewnie psychicznie i da. Jest. Cholera, 7-0 ten. Najgorsze statystyki. A tak gadam, że bo super ten Izrael, nie? Fajnie Izrael. Najgorsze statystyki. Bardzo ładnie tym gram. Strasznie gówniany. Badaj, Boże. Ona mnie może pod turę ten zrobić, jak ja mam pół HP. Teraz jak się zastanawiam, co ja mam zrobić? Puścić ulti, czy co? No, przyszło tam kęczem, no to nie. Z
Sporo zadałem, nie wiem. Ładnie mu napieprzyłem. No, flesza, on chce fleszać we mnie z tym. Ale jestem gównem! To było słabe, nie, to nie miało miejsca, nie widzieliście tego? Wejdźcie tam. Mało tego Adema, mam dwa itemy, trzeci, znaczy no. Dopiero drugi item buduję. Strasznie wolno, strasznie powoli to leci. No nie wiem, co ja mam zrobić za bardzo, żeby tą gierkę przedłużyć. No bo to też będzie trochę, ale może się uda przedłużyć tę gierkę, no ja bym chciał. Bo w sumie jest ciekawa dosyć, znaczy... No obijaliśmy Rivenkę po mordzie i tyle, no to jest taka gierka, no. W morzu wspaniałych gier, które wam ostatnio wstawiłem, jedna taka to nic, tak, nic. Jest takie... Może być, no, nic się nie stało. Spoko Spartiatix, następne będą najlepsze. Albo nie, albo nie będzie już żadnych kanałów. Może. Ale słabą farmę mam, bo Riven była odfarmiona, a w sumie ma farmę prawie taką jak ja już. Czemu ja na lifestyle nie kupiłem, to nie wiem. Moje. O nie! Nie trafiłem go. No nie, no zaraz sur, kurde. Dobrze. O, red stoi raczej. O, ładne karty wchodzą. No nie, bo oni się... Jeżeli oni się wbiją, to są dziwni. Debile po prostu. Dajcie to... A, nie jesteśmy na to, okej. Okay. No, przydałby mi się ten live niby. Jezek, tłuką tych naszych, w sensie nasi. Znowu mi się mylą teamy, bo wiecie. No wolałbym tak, żeby oni dawali radę. A Szako tu chce iść. A ty. Łachmanie, ty brudny. Ktoś na to blue będzie szedł, z tego co widzę. Może kogoś tu upieprze. Może. Chociaż nie wiem, czy ktoś będzie szedł po to blue, tak serio. Oni mają za dużo do roboty w basie. Nie no, nie jest. Za niski poziom, żeby oni w ogóle myśleli o tym, bo w sumie nawet dobrze, że bronią bazy, też pieprzę trochę, ale fuck you, tachm. Ładnie się ta mana odnawia z tym, no i z blue. Chodzi red przy tym Q. Ciekawe. O Jezu, padłem. A to było słabe. Co ja zrobiłem? O, najgorszy Izrael na świecie. O Jezu. Bo tak... A, pieprz pan to. No, to było dziwne, bo wziąłem E w nich. Tyle. Dobry ten. Dobra, Veigar nie żyje, nie ma zani, więc... Zjedz go, tachm, kenczu! Niestety. Szkoda, że go nie zjadłeś, typie, bo może by to jeszcze potrwało. Tak, to damy, kończymy, albo raczej oni. Ja się nie utożsamiam z tym teamem. Niestety. Ta Aszka jak puszuje, no Aszka fajna też postać. Aszka fajna, hehe. He. Śmieszne żarty. No Riven padnie. Za dużo montaży, hehe.
się na oglądałem całe. Kurde, koniec gry. To nie jest full ADM. Ale może wam to da. Dobra, tyle. No nie wiem jak to nazwać jeszcze. Może wam to dam, jeżeli wam to dam, to znaczy, że nie miałem innego filmu, a chciałem, żebyście pooglądali moją mordę jeszcze trochę. Tyle, na razie.